Hej, hej, to już 9. odcinek serii książki z Baldur's Gate 3. Witam Was serdecznie. Dzisiaj będzie troszeczkę inny rodzaj książki, ponieważ mamy tutaj taką zamkniętą na kłódkę Księgę Umarłych Bóstw. Znaleźliśmy ją w ruinach, praktycznie zaraz na początku gry. Zobaczmy sobie więc, co się w niej znajduje. This book is far lighter than it should be with such a massive log. Możemy wykorzystać wiedzę tajemną, siłę bądź inteligencję jako mag. Na wiedzę tajemnej mamy największy bonus, także wybierzemy sobie jeden, czyli poszukaj magicznej runy, którą można by zablokować. Zablokujmy jakąś runkę, miejmy nadzieję, że za pierwszym razem. Brawo. The lock opens, a loose page comes with it. Magic pulses from the parchment. What was once script is now an obliterated scrawl. You have a sense these are names, a list. But of what? Religia. Przyjrzyj się księdze z bliska. Przyglądamy się. Gods. These are the names of gods. Once lost, but now restored after the second sundering. The last three names in this book sit close together, but are so devastated by the scrawl as to be unreadable. Entire pantheons have dwindled and been reborn, silently recorded by this book. Te trzy imiona, no to jak można się domyślić, poznamy już wkrótce. Zabierzmy sobie księgę. Przeciąży nas, ale to za chwilę sobie coś przełożymy. I zobaczmy, co tutaj jest w niej napisane. Opis. Ciężka księga w złoconych okładkach, zawierająca spis odwiecznych bóstw. To tyle już się dowiedzieliśmy wcześniej. I co mamy w środku? Strony tej starożytnej księgi pokrywają imiona umarłych bogów. W większości nie rozpoznajesz i nie jesteś nawet w stanie wymówić. Na ostatniej stronie kilka imion wykreślono, z czego trzy ostatnie tak skrupulatnie, że odczytanie ich było całkowicie niemożliwe. Martwa trójka tak zwana. No ale nie będę więcej spoilerowała. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnym filmiku.